Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. KS Hanulin przegrał ostatni mecz rundy jesiennej w klasie A z Tarchalankom Tarchały Wielkie 2-4. Spotkanie w niedzielne przedpołudnie rozegrano na boisku w Krążkowach. Piłkarze trenera Łukasza Bulka po dwóch ostatnich zwycięstwach chcieli bardzo zakończyć rundę jesienną mocnym akcentem. Mogliśmy tak zrobić, no niestety w dzisiejszym meczu brakło atutów piłkarskich. Faktycznie Tarchalanka była zespołem lepszym, zasłużyła na zwycięstwo? Pierwszą połowę 40 minut przeważała. My mieliśmy końcówkę dobrą, gdzie zdobyliśmy jedną bramkę. W drugiej połowie trochę wynik, gra była bardziej równa, no ale co zadaliśmy cios, zbliżając się do wyniku, tak Tarchały zaraz odpowiedziały i wynik jest jak jest. Rzeczywiście Tarchalanka już w pierwszej połowie powinna zamknąć ten mecz. No nie zamknęliśmy tego meczu, tak? Nie udało się. Było 2-0, niby spokojny mecz, ale przeciwnik nasz jeszcze przed przerwą zdążył uderzyć jedną bramkę. No i oczywiście nerwowo się zrobiło. Wyszliśmy potem na drugą połowę, baliśmy się, że przeciwnik nas zepnie. Czekaliśmy po prostu przeciwnik co zrobi. Udało się strzelić trzecią bramkę, no i tak pilnowaliśmy już wyniku do końca. Runda nerwowa, ale Tarchalanka walczy dzielnie o utrzymanie. Tak, tak. Za dużo mi się wydaje remisów. W tym wszystkim teraz udało się dwa mecze pod rząd wygrać, więc jakoś żeśmy odskoczyli tego miejsca spadkowego, no i czekamy na rundę rewanżową. Zwycięstwo pozwoli przyjezdnym spokojnie przezimować przerwę i przygotować się do rundy rewanżowej. To był nas bardzo ważny mecz, żeby skończyć ten rok z 16 punktami na koncie. Mieliśmy swoje problemy w ciągu tam tej rundy, że nie wygraliśmy takich po prostu wygranych meczy, powiedzmy. No i tak się nieraz te mecze kończyły. Dzisiaj bardzo chcieliśmy wygrać, żeby ten rok zakończyć na którymś tam miejscu wyżej w tabeli. I to się nam udało dzisiaj. Były zawodnik m.in. Polonii Kempton na zakończenie kariery wrócił do swojego macierzystego klubu. Tak jak kiedyś na początku powiedziałem, że chcę wrócić do Tarchalanki, tak do niej wróciłem i jeszcze próbuję im tutaj coś pomóc na boisku. Po dwie bramki w niedzielnym starciu dla Tarchalanki strzelili Bartłomiej Szmigiel i Roman Tymofiw. Dla Hanulina trafili Jakub Michalczyk i Adam Krawczyk. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.